Policję o agresywnym mężczyźnie poinformowali mieszkańcy Lubina. Jak ustalili policjanci, 29-latek wybił czołową szybę w pojeździe, którego kierowca zatrzymał się, aby przepuścić tego mężczyznę przez przejście dla pieszych. Mężczyzna wchodził na jezdnię, powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Zaczepiał ludzi, wyzywał, a nawet rzucał się z rękami. Zatrzymany przez policję nie potrafił w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania. Był kompletnie pijany. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Po wytrzeźwieniu mężczyzna powiedział, że nawet nie pamięta, że wyszedł z domu. 29-latek poddał się karze. Może mu grozić nawet 5 lat więzienia.